Was bardzo serdecznie. Z tej strony Nikr 270. Dzisiaj codzienny vlog. Mój pies. Tak, mój pies. Cześć. Mamy gdzieś tam godzinę, coś w okolicy 8. Dzisiaj. No, coś tam chmurki chodzą. Może popada może, nie? Ktoś to wie. No co? Dzisiaj wozimy drzewo. Trzeba posprzątać to, co się nawiozło zimy. Jeszcze pałą. Wiosną? Wiosną. No co, pies? Lecimy. Bierzemy taczuszkę. Możemy lecieć. Co tam, jak tam dalej słychać? Ogólnie nie jest źle, vlogi myślę, że się będą pojawiać, w ogólnie filmy co tydzień. Taki dzisiaj dzień. No już drugi złożenie, ale no wtedy włożymy sobie z pomocą tego. Nie nagrywałem dzisiaj samemu, to można coś pogadać, można coś nagrać. No nie, tak samemu mam towarzysza, o, proszę bardzo, siedzi. I więc to tak. Teraz wozimy brzozinę. Brzozę, potem będzie sosna, na zmianę z topolą, bo jak wiadomo lub nie wiadomo, topola czyści komin. Macie tam lekko przypchany komin, nie, czy coś takiego, czy musi być przypychał, to nie wiem, kupcie, narąbcie sobie topoli, przywieźcie sobie z lasu topoli. Wrzućcie do pieca, podpalcie i ono wyczyści wam komin elegancko. Za to brzoza jest bardzo dobra na zimowe pory. Kurde, się uderzyłem. Kurwa, się uderzyłem. Aż mnie zabolało. Ja pierdolę. Chuj, te druty jebane. Pająk, no, nieodłączny towarzysz. I się rozciąłem, oczywiście. Kurwa, tych drutów wszędzie nawsadza. No i to tak. Co tam więcej powiem? Nic nie powiem raczej. Teraz będziemy jechać, układać. No sorry, telefonem zawadziłem ścianę, mam nadzieję, że telefonem chociaż nie uderzyłem. Zjebany drut. Kurwa. No, i to tak. Sorry, że tak wulgarnie dzisiaj, no ale tak jakoś się wymskło, nawet nie macie pojęcia, jak boli, kiedy się uderzy cię w część głowy, w górną część głowy, nad skroniem praktycznie, a to trochę boli. Ale się nie dziwcie, dlaczego tak poszło, taka symfonia, litania, jak ja to mówię. Ojojo, jak będzie padać, to nie będę woził, bo nie mam ochoty dzisiaj moknąć. Się namoczyłem i tak ostatnio, bo padało.
No, nad rańcem padało, se rower robiłem w garażu. Usił lekko rozpad. Nie dała mi burza wyjść z garażu. Więc troszeczkę mnie zmoczyło nad ranem. Ale prysznic rana jak śmietana, jak to mówił. Szkoda, że taki zimny. I z wiatrem. No, miało ogólnie padać wczoraj, nie padało. I to tak. Vlog taki krótki, nie będę was tym przynudzał. To by chciał oglądać, jak Niker wozi 3 godziny albo 2 godziny drzewo i układa je w szopce. Powiedziałem, że brzozina jest dobra na zimowe pory, bo długo się pali, duży daje ciepło, jest bardzo taka, no, wydajna. Za to sosna jest też dobra, jeżeli chodzi o rozpalenia w piecu wszelakie. Jak rozpalacie, to najlepiej właśnie sobie wrzucić tam parę sosen. Ta żwica się zajmie elegancko. I będzie sobie się dobrze rozpalić. Potem możecie sobie właśnie tej sosny, znaczy brzozy wrzucić na tą sosnę, co się pali. Oj, i to tak. Ciężkie życie gwiazdy na wsi, vlog. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Za niedługo pewnie będzie drugi pokos traw. Bo teraz praktycznie pada co drugi dzień. Na naszych terenach. Także noce ciepłe i dzień ciepły, a trochę popada. To te trawy idzie w górę, się odbija bardzo szybko. No i dobrze. Może być. Będzie film z kuszenia traw. Na pewno. I co tam więcej powiem? Chyba nic nie powiem, no. Idzie deszcz, zimno, ja w krótkich spodniach i w krótkim rękawie. Haha, fajnie. Kogut. Moja tak zwana komnata tajemnic. O Jezu. Co, no, sosna. Sporo jej było. Tej drobnicy, te drobnice to pewnie na koniec dopiero będę woził. Może film jakiś lepszy z tego zrobię niż ten vlog, bo ten vlog to tak na poczekaniu, żeby mieć co wstawić, bo jest po dużej imprezie u nas we wsi, po tak zwanym tysiącleciu Święcka. Mam tam jeden filmik nagrany, zobaczymy. Może go wstawiłem, może go wstawię dopiero. Dobra, myślę, że na tym vlogu to by było na tyle. Ja będę wodził sobie dalej. Stawcie lajka w górę i suba. Jak nie zacznie padać, to będę robił sobie dalej. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym vlogu. O, nie mogłem trafić w przycisk na telefonie. Dobra, na razie, cześć.